To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Dziś o potrzebie odpoczynku, ponieważ w naszym świecie, we współczesnym świecie, my bardzo, bardzo pędzimy. My pracujemy, pracujemy, czasami zacharowujemy się wręcz i wpadamy w taki wir niekończącej się pracy. Szczególnie kobiety, które pracują, przychodzą do domu i dalej pracują na drugi etat. I zapominamy o jednej rzeczy. Zapominamy o odpoczynku. A odpoczynek jest bardzo ważną rzeczą. Czasami się okazuje, że niektóre osoby nie potrafią odpoczywać, nie potrafią usiąść i nie potrafią nabrać dystansu. A co się dzieje, kiedy nie odpoczywamy, kiedy nie regenerujemy się, nasze ciało jest zmęczone, nasz umysł jest zmęczony, no i wtedy nic dobrego z tego nie wychodzi. Dziś chciałam Wam pokazać jedno ćwiczenie, które ma pokazywać potrzebę odpoczynku. Ja trzymam w dłoni szklankę z wodą i wyobraźcie sobie, że ja ją tak chwyciłam. Ona nie jest ciężka, ona waży gdzieś 200 ml, czyli nie jest ciężka, ale kiedy będę ją tak trzymała, no to owszem, już po chwili zaczynam czuć tutaj rękę, że mnie ciągnie. Kiedy tak trzymałabym pół godziny, to pewnie ręka już by mi tak zdrętwiała, że nie mogłabym utrzymać. Kiedy trzymałabym jeszcze dłużej, to pewnie upuściłabym tę szklankę, ponieważ nie da się jej utrzymać, bo taki to by był ciężar. Ale co wystarczy? Wystarczy szklankę odstawić, wystarczy chwilę rozprostować dłoń i mogę trzymać tę szklankę dalej. I kiedy sobie zrobię znowu przerwę, moja ręka odpocznie. Mało tego, kiedy drugi raz chwytam tę szklankę, to wydaje mi się lżejsza. I tak samo jest z odpoczynkiem. Kiedy wracam do swoich obowiązków po przerwie, to one wydają się lżejsze, wydają się przyjemniejsze. Więc pozwól sobie na odstawienie szklanki i na odpoczynek. Miłego dnia.